Wow! Udało się! Demo król skoków. Teraz... A, wszystkim się udało, super. Naprawdę nie wierzę w to. Demo, ty nie latasz, ja skaczę, no. Farciarz. No i mamy ognisko, fantastycznie, od razu lepiej, rozpalmy je sobie. Fajnie, że w dwójce tak długo można grać z kimś sobie, no. Dobra. Ten nie żyje, raczej nie żyje, tu można ścianę wywalić. Idę do tego, wiecie, że to jest NPC w ogóle, znaczy to nie jest potwór, nie? Tam ta chmura gazu, tam tego robala, tak naprawdę nam daje... leczy nas truciznę. Idź do mrówy. No, ta mruwa taka właśnie. Ale nie wiem, czy tam jest sens, żeby iść. Chyba nie, chyba tutaj powinniśmy zmierzać, tak mi się wydaje przynajmniej. No, chyba tutaj powinniśmy iść. Ta drabinka? Czy tamta? Widzę, że są dwie wersje różne. No tak, i za kim teraz tutaj iść, co? Chyba tutaj jednak. Chociaż tam mikser też dał radę. Jak widzicie. Ale to wszystko się sprowadza właściwie do... Nie, to się nie sprowadza do tego samego. Tam jest mikser i tutaj jest area. No to super. Dobra, co możemy zjechać? No, tam jakiś skarb ominąłem, ale... Grunt, że przeżyłem to schodzenie na dół, że jesteśmy już na stałym gruncie. I tak naprawdę za chwilę pewnie będziemy mieli już kolejne ognisko. Nie powiem też czarny jar właśnie. Klejnot życia, super. Aż jeden mam już klejnot życia, no naprawdę mogę się tym pochwalić. Pięknie, lubię te ataki tą halabardą. Już się do niej przyzwyczaiłem, powiem wam szczerze. Nawet do tego pada do postaci się już powoli przyzwyczajam. Fajnie się gra, tylko nie podoba mi się to, że ten level analog jest wyżej. Zabijcie mnie, ale... Niewygodnie mi jest. Jak mam na L1 czy tam na... Jak to jest? LB, tak? Lewy bumper. No to jak mam na lewym bumperze tutaj palec, no to... Jakoś tak za blisko ten kciuk jest, jakoś tak aż boli, nie wiem, niewygodnie. Nagrałem Mortal Kombat z widzami. Nie, Mortal Kombat za dużo nie grałem. Tam możecie na Steamie sobie sprawdzić, ile wygrałem. Uwaga. Super, udało się. Chociaż można zawsze, jasne, przecież streamy są do tego, żeby sobie wspólnie pograć, nie? Dobra, napiję się tylko. Przejdźmy przez tego foga, przez to ognisko. Czarny jar już, nie? No. Nie mogę przejść. O. Tak, czarny jar. Najpierw oczywiście tutaj chodźmy sobie. I najpierw i na zgniłego od razu pójdziemy, jasne. Na przegniłego. Tylko najpierw trzeba rozpalić ognisko sobie. Fajnie, że nie trzeba siadać, żeby to się aktualizowało. No i tylko minus jest taki, że oczywiście broni nam się nie naprawiają. Właśnie, czy proszek ja mam naprawczy? Nie mam. A przydałby mi się proszek naprawczy, ponieważ nie mam... Znaczy moja halabarda niedługo się rozpadnie. Ma ktoś z was może proszek naprawczy, czy nie? No dobra, idziemy. Chyba nie macie. No, tutaj za dużo przeciwników nie ma w sumie. To tak właściwie tylko na walkę z przegniłem potrzebuję. No, tam będę potrzebował piromancji. Figurki można sobie porozbijać oczywiście, jak chcecie. Czemu nie? No, za bardzo się w to nie będę angażować, no bo wiecie, po pierwsze spadnę pewnie. No właśnie. Musiałem zmienić kierunek, bym spadł. Jezu. Chyba nigdy nie przeszedłem lokacji, zabijając wszystkich przeciwników tutaj. Naprawdę, pierwszy raz to mi się uda. Wow! O kurde! Ta trucizna, nie? On ma chyba jeszcze jakieś... Tak, on ma takiego graba, że nas łapie i, no, i nas zjada, więc na to trzeba naprawdę uważać. To się pali, tak? To można sobie to podpalić, taka ciekawostka. Chyba skarb jest jakiś, dokładnie. Nie wiem, czy to opłacalny w ogóle. Opłacalny chyba. Znaczy, nie jest to pułapka, wielka magiczna broń. No, tam czary. Już wiem, gdzie magiem będę musiał się zapuścić. W ogóle cały czas gram, jak widzicie, i nie mam trucizny. To jest dopiero dziwne. Wow! Nie! To jest! Cholerstwo! Dobra, musi być teraz leczenie. Ja pamiętaj o odcięciu rąk przegniłemu. No to też zależeć będzie raczej od moich tutaj towarzyszy. Czy tam można wejść w ogóle? Zaraz zobaczę. Nie, bo tam pewnie jest przepaść. Coś tego typu. Ja, tam można i tam jest przepaść na 100%. Jest tam przepaść, czy nie?
Trzeba speedruna albo skupić się i powoli. Demo na. Tak, no idziemy na przegniłego. Tak, tam jest przepaść, okej. Okay. Tutaj do olbrzymów po dłuższe pójdziemy sobie później. Najpierw jednak chcę tylko oczywiście sobie tutaj zdobyć. Najpierw chcę zdobyć ognisko sobie, żeby w razie czego mieć bliżej, chociaż. No, na razie tam nie chcę też właściwie skakać, powiem wam szczerze. Ognisko też się przyda, żeby mieć bliżej, chociaż teraz tak pomyślałem, że przecież z drugiej strony lepiej się biega. A, macie. A co mi tam, będę miał jedną mniej na bossa przynajmniej, znaczy chociaż, no, ale trudno, przynajmniej pomogę. I nie mamy stusów. Wiecie, że w tym momencie zostało mi do leczenia tylko... A, 20 klejnotów życia to nie jest źle, ja na klejnotach tylko nie wyrobię. Jasne, że dam radę. Chodźmy do bonfire'a oczywiście, koniecznie. Czy powiedziałem Estusa? Jeśli tak, to się przejęzyczyłem. Demo wejść do tej dziury. Nie. Tak, do bonfire'a oczywiście, Igorcio. Wendrika na kapłanie łatwo mi było przejść. Buławami, a nie błyskawicami. Aha, że łatwiej. Serio? Wszystko się porozpiło? No dobra, speedrun. Nie, to się nie porozpiło. Dobra, słuchajcie, wchodzimy, to będzie naprawdę bardzo trudne zadanie. Mam prawie halabardę rozwaloną, nie mam nic do leczenia. Wbijamy! Gramy na PC-cie. Obejrzymy sobie kastankę, bo jest naprawdę bardzo przyjemna. Trochę się wnerwił, nie? Że mu nie wyszło. No, trochę się wnerwił. Aha. Na mnie. Dobra, słuchajcie, trzymajcie go. A ja postaram się coś tutaj z piromancem zdziałać. Pamiętajcie, że próbujemy odciąć jego łapę, żeby Farosa otrzymać. Nie, to się naprawdę za długo rzuca ten czar, tę piromancję. Oho! Nie, nic mu się nie stało? Chyba więcej mu halabardem już zrobię. Ale miałem szczęście teraz. Można obie łapy odciąć, ale tylko z jednej podobno coś tam wypada, okej. Okay. Yeah, no w ostatniej sekundzie! Jeszcze jeden, żeby szybciej to było. Spróbujmy jeszcze raz. I teraz mam... O kurde. Obszarówkę. Dobra, jestem poza zasięgiem, a mogę atakować, świetnie. Ostatni raz. No i ja już oficjalnie nie mam żadnej piromancji, on idzie na mnie. Nie, nie idzie na mnie, to możemy go pobić trochę. Kurde, pomóżmy mu! Halabarda zaraz mi się rozpadnie. No ale trudno. O nie. O nie. Przegniły! Musisz zginąć! Nie mówcie, że nas zabije jeszcze! Na takim poziomie HP! Nie ma opcji. Dobra. Zniszczyłem przedmiot, ale warto było. Udało się, pokonaliśmy przegniłego. Dzięki za pomoc, no niestety nie obyło się bez ofiar, było bardzo gorąco, ale na szczęście ostatecznie go pokonaliśmy. Ja teraz idę, nie idę tam raczej, nie? Nie chcę tam chyba iść. DLC welcome. A spróbujemy. A nie jest aż tak źle, płomyk. Otrzymałem oczywiście wielką duszę. I teraz tak naprawdę chyba już mam dostęp do DLC, którego tak naprawdę jeszcze nie ma, wyjdzie dopiero za 3 dni. Dlatego sobie jeszcze trochę pogramy i trochę lordów pokosimy tutaj. Mam nadzieję, że uda mi się zamek Drangleic odblokować. O Jezu, już myślałem, że coś się zrespił, jakiś potwór. Że zamek Drangleic sobie odblokujemy, ale najpierw duszę olbrzyma zdobędę. Teraz tutaj musimy, tylko tak patrzę, czy tutaj jeszcze żadnych skarbów nie ma? Chyba nie ma. Słuchajcie, tego pada za głośno nie słychać? Tak, wydaje mi się, że on tak strzela trochę, nie? Jak się celuje, to nie są takie inne, to są inne zupełnie te bampery.
Mikser ogień cię zabił. Gdzie ponad godzinę farmiłem ten set, a on spadł. No trudno, Arku Twitch, no. Patrzcie, to jest to. To jest wejście do DLC. Ja mówiłem, pamiętacie jak ja mówiłem, że to jest dziwna ta lokacja. Ja tak mówiłem, możecie odpalić sobie nawet filmiki z PS3. Mówiłem, że to jest dziwne, że tutaj coś mi się nie podoba, że tutaj jest jednak, kurde, jakoś za pusto. No i dodali coś takiego, przejście do DLC. Tak, to jest właśnie wejście do DLC słynne i teraz ktoś tutaj jest w ogóle zcheatował wiadomość, nie można na tej sprawdzić, więc nie wiem, co tutaj ma z tego i możemy to sprawdzić. Tak, tak serio mówiłem, no Rinnegan, naprawdę. Jesteśmy w lokacji, tak naprawdę już z DLC można powiedzieć, chociaż też nie do końca. Trochę wygląda jak kapliczka zimy, być może. Przy tą ukryta ścieżka, więc spróbuj znowu tutaj, jak znowu? Zapisany, tu znak jest przekazywany z jakiegoś odległego miejsca. Przed tą śmierć, więc spróbuj pochodnia. Ciekawe, tu są jakieś skarby jeszcze. To jest pierwszy odruch, jaki powinien mieć każdy gracz w Dark Souls. Zobaczcie, czy nie ma skarbów gdzieś pod schodami. I nie tylko, patrzcie, jest wiadomość jakaś. Iluzoryczna ściana? Nie, to nie jest iluzoryczna ściana. A to by było, nie? Jakby tutaj ukryli iluzoryczną ścianą gdzieś przejście do DLC 3 dni przed premierą. Aż i community tak by to wyczaiło w 10 minut pewnie. I mamy ogień, gdzie możemy zapalić pochodnie. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. I mamy swój kresu zbiedaczysko i jest niestety to wszystko zamknięte. Dlaczego? Ano dlatego, że nie posiadamy przedmiotu, który nam tak zwanego Dragon Talona, czyli tej przepustki takiej naszej. Niestety to dopiero wrócimy sobie na YouTubie pewnie w środę? We wtorek tutaj wrócimy dopiero sobie, jak DLC wyjdzie. Fajnie to wygląda, naprawdę bardzo fajnie. Na razie niestety to stąd musimy wrócić. Wrócimy tutaj za 3 dni. Będzie już świetnie. Iść po nową piromancję, właśnie, muszę. To DLC już mi się podoba. Tak, musimy iść oczywiście sobie teraz do tego gościa od Bractwa, żeby tam u niego sobie, no, tą piromancję wykupić lepszą. Mam teraz sporo kasy, więc, znaczy sporo dużo, więc tutaj mogę na to sobie pozwolić. Pierwotne ognisko zostało ponownie rozpalone i teraz sobie wróćmy do odległego płomienia, czyli do Majuli. Będę, tak, tutaj można grać bez DLC właściwie, można sobie zostawić znak i będzie można grać, ale chyba pewnie to będzie działało tylko do pierwszego bossa, nie? A dwóch jest w DLC. Porozmawiamy sobie w takim razie teraz z Herald. The soul and the curse are one and the same. Your soul has grown stronger still. I only hope it brings you what you wish. Czy będą DLC w wersji pudełkowej? Nie mam pojęcia, kapiko. Co następne? No najpierw chcę zobaczyć te kwestie organizacyjne. Tam kupić sobie lepszą piromancję, wstąpić do Bractwa tego tam krwi i później myślę, że pójdziemy sobie na tego demona kuźni. Co wy na to, żeby pójść na demona kuźni? Ale to będzie dopiero ostre, naprawdę. Wszystkie DLC Season Pass 25 euro, tak. Już kosztuje, już można kupić sobie. Nic u ciebie nie chcę, bo chcę mieć kasę na piromancję. Naprawić sobie muszę halabardę. Nie jest aż tak źle w sumie. Myślałem, że będzie drożej. Naprawdę myślałem, że będzie drożej. I teraz tak, tu muszę mieć grudkę tytanitu. Grudki tytanitu niestety nie mam, więc... proszek naprawczy, dobra, jeden sobie kupię, czasami się przydaje. Wszystko. I teraz chodźmy sobie. Może nie, pójdźmy sobie jeszcze na chwilę do Czarnego Jaru, wiecie, bo chcę sobie zdobyć duszę olbrzymów. Najpierw zdobędę duszę olbrzymów, chociaż może najpierw powinienem wzmocnić piromancję, co? No, najpierw. Dobra, najpierw piromancja, później będziemy robić te olbrzymy. I wzmocnić muszę płomyk, wiem, bo zdobyłem płomyk, ale najpierw pójdźmy sobie do tego tam już naszego gościa za Rydwanem Kata, czyli do czyśćca nieumarłych, chodźmy sobie. Sam nie dam rady. No, dużo mu zrobię, samemu jasne, że nie dam rady, tylko liczę na waszą pomoc. O, teraz inaczej chyba będzie rozmawiać z nami. O, oczywiście.
Yes, of course. Why else would you be here? Do you give yourself the na armor? No tak, nie? Then you will need blood. Lots of it. Undead blood. Like your own. But it's not as easy as you think. Jaki śmiech. Well, what do you say? Zaraz pokażę, aby zdradził moje SM. Join the Brotherhood of Blood. Oczywiście. That can hardly be the whole story. I want to hear what you really think. You want more than just a little blood. You want to be drenched in blood, mired in its foul stench. Am I right? Rinnegan's, nie. Oh, just say that I'm right. Huh? No, masz, dobra. O, cześć, Supreme. Odblokowałem też, jak widzicie, osiągnięcie przy okazji. No, jasne, że chcę. Ostateczna decyzja, tak naprawdę. No, Supreme. Oczywiście muszę krew oddać. Fantastic. You're the best. Now you are a servant of Na'Allah. This crest of blood is yours. Pieczęć krwi. Another servant of blood. Słuchajcie, czy jak teraz mam ten pieczęć założony, to mnie automatycznie przyzywa do innych światów jako najeźdźca, czy nie? Igor, co nie wiem jeszcze kiedy. Krwawienie, ale dziura. Wielka kosa, dzwonek kapłana, ekwipunek jakiś ma tutaj, proszę bardzo. Pierścień, więc większa szansa na zaatakowanie cię. O! Ale drogie, daruję sobie. Został na inwazji, już to biorę. Wybuchnę do odbrażenia do mroku, w talizman. I jest piromancja, co kupić? To jest takie pytanie. Chyba burza ognia, co? Tak mi radziliście, pamiętam. Wszystko. Dobra. Wrócę. I teraz tak. Duszę mam tą do skonsumowania. Te posążki w tym pomieszczeniu to areny PvP. O, faktycznie. Nie wiem, czy chcę w sumie tutaj wchodzić na razie. Ten pierścień zwiększa efekt krwawienia, okej. Na PvP możemy się jeszcze pobawić, nie jeden raz. A najpierw, Majula, Herald. Poczekaj chwilę, warto. Dobra, Igorcie, najpierw tylko chcę sobie trochę zainwestować, żeby... i zmienić sobie piromancję, mój zestaw piromancji. Fajne areny, dobra, zaraz zobaczymy. Weź kulę. Wziąłem już tą kulę zza schodów. I dać sobie w dostrojenie, nie? Najlepiej, żeby mieć trochę więcej, bo mam 3 miejsca, to jest śmieszna ilość. Naprawdę. Dam sobie w to dostrojenie, żeby miał przynajmniej 4 i... No to naprawdę słabo wygląda. Chyba, że skonsumuję duszę jakichś bossów, ale co do tego jestem trochę sceptyczny. Czy coś z tej duszy, dusza myfy, chciwego demona, mogę coś ciekawego zrobić dla piromanty, prześladowca, Rydwan Kata, Lord Szkieletów. Muszę zdobyć czar zakazane słońce. Najlepsza arena to most. O nie, też tam nie wchodzę. Tak, Supreme, atakowałem już kogoś. Nie, chyba nie można grać między PS3 i PC. Strajda odblokowałem. Bodajże. No. Dobra, z... Lanca z Rydwanu, resztę zjedz. Tutaj tarcza jest, słyszałem, albo ten miecz, to mnie nie interesuje właściwie. Spal kościany pył, już chyba paliłem. Chyba, że kolejny zdobyłem. Chyba zdobyłem kolejny. Lorda szkieletów.
Wymień się z tymi ptakami. Mam skamieniały przedmiot. Tu, nie? To, no. Można się z ptakami oczywiście wymienić w przedsionku. Demo kiedy pokrasz w końcu jakąś postać na NG+. No, pod DLC najprawdopodobniej, wiesz, Renegangs, bo... no na razie tutaj na DLC się w 100% skupiam, bo chcę je jak najszybciej przejść i nie mogę się po prostu doczekać już tego. Mam delikatnie kościelny pył, no dobra. To spalę. No, mam. Arko Twitch, naprawdę nie trolujcie już tym pytaniem. I wzmocniło mi trochę stusy. Dobra, dobra, ja wiem, że nasze klątwę. Tak, tak, zaraz są memory, pokazuję już. Jest, mam 4 sloty, można świętować. Cel to jest 5 albo 6 przynajmniej. I ustawimy sobie piromancję. Napiszcie mi, co tam według was powinienem sobie wpakować do tej piromancji, a ja w tym czasie pokazuję sumę mory. 462491. To jest moje soul memory. I tak, tamta jest piromantka, jest tutaj. Mam 4 miejsca, super, można świętować, dostrajamy zaklęcia. Wywalam w takim razie wszystko i dajcie znać, co według was powinienem sobie teraz ustawić. Poison Mist zawsze. Na PvP, tak? Bardziej pewnie. Ognisty pokos na pewno. Ognista. Burza ognia. Ognisty bicz. Już mi nie starczy slotów, wiecie? No nie, starczy mi. Ustaw sobie most. No wiesz, Mateuszu, jak motywuje takie coś? Demo, większy zapłon daj. Wielki zapłon, dobra. Chyba, że coś takiego. Nie, zapłon nie. Dobra, niech będzie coś takiego. Wywal truciznę, bo nie idziesz na PvP. No właśnie, ale co zamiast trucizny byście proponowali? Większe kule. Czyli to, tak? Czy trwający płomień może? Demo, większy zapłon sobie daj. No mam już, mam już. Remigiusz Fabrysz, mam to ustawione. Zamiast trucizny i zapłonu daj trwający płomień. Dobra, słuchajcie, zobaczymy. Pogram sobie trochę z takim zestawieniem i później najwyżej to sobie zmienię jeszcze. Albo sfera, widzę, że jest naprawdę... Stream do 22 około. Widzę, że jest sporo tutaj różnych opinii. Na razie i tak wracamy do Czarnego Jaru na Olbrzymy. Musimy sobie najpierw zapolować na te oto urocze stworzonka, żeby zdobyć ich duszę. Przy okazji tam jakiś skarb, oczywiście tam też pogadam sobie z tym dziadkiem, tam jeśli chodzi o otchłań. I tak... Przebiegnijmy to sobie w ten sposób. Demon kuźni też będzie, tak. Najbliższy będzie. No są memory prawie 400 tysięcy. Mówiłem przed chwilą. Już pokazuję. Są memory. No, przepraszam, więcej. 462 tysiące. Wyprzyło mi się to z tym, co było wcześniej. Dobra, najpierw chodźmy jeszcze niżej. To jest naprawdę sprytnie ukryte. A po co ten przewrót już był, co? Nie wiem, czemu ona tak robiła. Nieważne. Demo. Dobra, najpierw tak niech będzie może. Oho. Dobra, już zadziałało.
No ciemno tu jest strasznie. O Jezu, taki to masz zasięg. Boże, mnie zaraz zrzuci po prostu. Dobra, olbrzymy już się wracają. Świetnie, że tego nie spaczowali, bo to by było naprawdę upierdliwe. Jakby trzeba było z nimi tutaj walczyć tak normalnie, wiecie, co mam na myśli. W zwarciu na przykład. Pięknie. Ognisty bicz teraz wypróbuję. O, to już mi się podoba. To już mi się podoba, bo myślę o PvP. No i wielki zapłon to jest to, że trzeba jakoś dotknąć. Coś takiego. Też jest niezłe. Burza chaosu. Dobra, teraz sobie burzę chaosu przetestujemy. Macie rację. Tylko muszę zobaczyć, jak się długo tutaj kastuje. A, bo może, co tam? Aha, dosyć długo. I trzeba być przy kimś, żeby to wszystko tam go trafiło. Znaczy burzę ognia, nie chaosu. O kurde! Szybko! Burza mostów. No, taka ciekawa ta piromancja dosyć. Tak, przeżyłem. Lag egzy, jasne. Dlatego burzy się nie używa. A, burza może być dobra na bossa, nie? Jakiegoś tam powolnego. O kurde. Co to miało być? Nie wiem, czemu to miało służyć w ogóle. Kurde. Czasem wygląda, jakby on chciał trzasnąć nas, a on po prostu broń podnosi, bo ma taką ciężką. O, ale się teraz zawaliłem. To nie tutaj miałem wejść. Oczywiście wszystko w ścianę. No i kocham za to Dark Souls. Naprawdę za to kocham Dark Souls, że przez ścianę jest mnie w stanie ktoś trafić, ale jak ja bym tak chciał zrobić? Nie, odbiję się. Nienawidzę za to naprawdę Dark Souls, że przez ścianę przeciwnik nas jest w stanie zabić. Za ścianę mogłem użyć burzy. No mogłem, no, chciałem w ogóle się wysunąć i ich zabić, ale... Nie dało rady. Demo już... Czyż byłem przy wejściu na DLC? Tak, byłem już, byłem, bo pokonaliśmy już tego... Aha, nie jestem człowiekiem, tak? Bo pierścienia sobie nie ustawiłem. Super! Tak, byłem, bo już pokonaliśmy przegniłego. Jakiego koloru mam pada? Czarny. Idź już szybciej tutaj, już mnie nie wnerwiaj. Nie podoba mi się, że ten krzyżak jest na dole, bo jak jest u góry, to szybciej. A, nie będę tłumaczyć, ale naprawdę lepiej jest, wiecie? Bardziej jestem przyzwyczajony po prostu do tego. Dobra, znowu za daleko. Olbrzymy! No dwa olbrzymy są. Oczywiście. Jaki zasięg tego jest? Spory. Bardzo. No, może nie aż tak bardzo spory. Trochę się tutaj... No i znowu mnie może przy ścianę zabijesz, co? To już była przesada, jakby mnie zabił przez 3-metrową skałę jakąś w jaskini. Weź pochodnie. Spadnie. Kurde no. Ten drugi też tam jest. Wow. 450. A żeby to skastować, to naprawdę trzeba się natrudzić. Nie, ja wiem, że... Tutaj się po prostu, wiecie, wnerwiam, ale chodzi o to, że... trzeba być przy kimś, najlepiej jak to jest wielki boss, powolny. No, on akurat ma te ataki dosyć szybkie, to trzeba przyznać. Na przykład na chciwego demona to by było pewnie OP, bo on jest duży, dużo ma taką powierzchnię.
tylko zapłon został. Zaraz będę patrzeć na czat. Wybaczcie, ale nie chcę teraz zginąć. No nie wierzę. Jakim cudem on mnie kostką zabił? Te hitboxy w tym Dark Souls mnie po prostu tak powalają, że mam ochotę to wyłączyć czasami. Boże, a Steam czy jakie? Nie wiem, co chodzi, nagle jeb zamiast podłogi most. Krzyk jest dobry, mapę trzymasz oddzielne kierunki. Krzyżak jest. Jak ma oddzielne kierunki? O co chodzi? Z krzyżakiem. Może teraz powiedzie się, zobaczmy burzę ognia. No przecież, no 500 ileś to nie jest to, czego oczekiwałem po tym, akurat po tej burzy ognia, powiem wam szczerze. Wiecie, że ja go nie zabiję, no? Naprawdę, ja go nie zabiję. Muszę teraz coś wykombinować na szybko, może ustawię sobie łuk, powiedzmy. Ja, łuk to nie byłby głupi pomysł, naprawdę, żeby zatrute strzały ustawić. Myślałeś, że magowie w Dark Souls są OP? Kapłan jest na pewno, znaczy po tym co teraz już tam się stało z kapłanem, czyli po tym nerfie, to już nie jest OP, ale był. Idź na most. Lamię Igorcie, tylko teraz mogę to napada zrzucić całą winę. Dobra, już nie strzelam, bo szkoda strzał. Przecież to powinno go spalić żywcem od razu, a nie tam 300 damage'a czy tam 400 damage'a. Dobra, ale łuk, nie, już łuk nie działa, to trzeba poprawić i już padnie. Łuk zrobi swoje jednak, naprawdę jest OP trucizna Dark Souls 2. Czemu znerfili w końcu na PvP? Bo tam zawsze narzekali ludzie, pamiętam. No, olbrzymie. Żegnamy! W końcu, zapomniany klucz i dusza olbrzyma. Wreszcie, nareszcie został pokonany, wywalę sobie teraz tylko ten łuk, bo jest mi niezbędny. Zderfili dawno, okej.